Panie burmistrzu, 2023 rok, na progu wiosny jesteśmy. Czy to będzie kolejny pracowity, budowlany, rozwojowy rok dla miasta Terespol? Zacznijmy może od tego, że czy również jak w sąsiednich gminach, miejscowościach, powiatach, miastach, ten budżet, budżet roku 2023 jest budżetem rekordowym? Tak, mimo trudnej sytuacji zarówno w kraju, jak i w Europie, jak i na świecie, przecież przeżyliśmy pandemię COVID, później obrona granic, szczególnie widoczna na wschodzie, gdzie mieliśmy w Terespolu ogromną pracę, ciężką pracę wojska, policji, straży granicznej. I teraz ta wojna barbarzyńska na Ukrainie, gdzie normalny ludzki umysł nie jest w stanie mało tego, że zrozumieć, przyswoić, to po prostu jest to wręcz aż nieludzkie. Ale mimo wszystko uważam, że dzięki bardzo dobrym decyzjom władz Rzeczypospolitej Polskiej, rządu Rzeczypospolitej Polskiej, strumień pieniędzy popłynął do Polski Wschodniej, ale nie tylko do Polski Wschodniej, również na teren całego naszego kraju. Są to pieniądze z ładu polskiego. Budżet miasta tak naprawdę w roku 2022 przekroczył po raz pierwszy 40 milionów złotych. Był to budżet niezwykle rekordowy. W tej chwili właśnie wahamy się gdzieś na tej granicy. Wiadomo, że w ciągu roku jeszcze będą wielokrotnie zmiany w budżecie. Ale co ciekawe, niemal 40% budżetu to są pieniądze przeznaczone środki na inwestycje. Głównie, tak jak powiedziałem, z ładu polskiego, ale nie tylko. Do takich najważniejszych, które albo się rozpoczęły, albo są w trakcie realizacji, albo tuż przed podpisaniem umowy z wykonawcą, to należy wymienić na rok 2023 ulicę Orzeszkowej. Jest to droga, która łączy ulicę Wojska Polskiego z drogą krajową. O tyle jest to ulica strategiczna będzie, że w momencie, kiedy rogatki na przejeździe kolejowym będą zamknięte, to udający się z Terespola w kierunku Białej Podlaskiej, Warszawy, nie będą musieli czekać na tym przejeździe, tylko spokojnie w lewą stronę skręcą i znajdują się już na drodze krajowej. Inwestycja ponad dwumilionowa w trakcie realizacji. Druga inwestycja z ładu polskiego jest to rewitalizacja dwóch miejsc, gdzie obecnie mieści się rynek, bazar w Terespolu. On w piątki jest aktywny, ale to nie tylko pod kątem bazaru i rynku, ale pod kątem prochowni, pod kątem turystyki. Te dwa place odzyskają. To jest chyba najbliższe miejsce w tej chwili w Terespolu. Ja wierzę, że w roku następnym, czyli w 2024, będzie to piękne miejsce, gdzie będzie można zarówno handlować, jak i też miło odpocząć. Nawet ma być wybudowany taki mini park w stylu flamingowskim. Jest to inwestycja za kwotę 3 600 000 zł po zaokrągleniu. Umowa już jest podpisana, praktycznie lada moment wykonawca może wejść na plac budowy. Kolejna inwestycja z ładu polskiego, która jest realizowana od roku 2022, jest to, ja to nazywam, dokanalizowanie miasta Terespol. Miasto Terespol zostało skanalizowane w latach 2008-2010 niemalże w całości. Wiadomo, od tego momentu powstają nowe osiedla, mieszkańcy przyjeżdżają, kupują, budują mieszkania i 15 fragmentów Terespola, ulic w Terespolu będzie skanalizowane. Jest to kwota ponad 6 milionów złotych, 6 milionów 700 tysięcy złotych przy dofinansowaniu z ładu polskiego 6 milionów złotych. Następna inwestycja, gdzie jest umowa również podpisana, lada moment będzie to wielki plac budowy, przy terenie zrewitalizowanym Konowica, gdzie z funduszy unijnych żeśmy przerobili kwotę 10 milionów złotych, prawie 10 milionów złotych, jest to piękny teren rekreacyjny i teraz obok tego miejsca, obok stadionu miejskiego powstanie nowe przedszkole dla maluszków, dla 3-4-latków i co najistotniejsze żłobek. Żłobek w roku 2025, czyli już niedługo, mam nadzieję, że pierwsi nasi młodsi mieszkańcy znajdą tam miejsce do nauki, do zabawy. Jest to kwota około 7 milionów złotych łącznie razem. Ład polski ponad 5 milionów złotych. Następna inwestycja
Myślę, że w ciągu 2 tygodni czasu umowa będzie podpisana, bo jesteśmy już po trzecim przetargu. Jest to inwestycja wspólna ze środków z Ładu Polskiego z Urzędem Marszałkowskim. Jest to budowa wraz z oświetleniem ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Kodeńskiej. Długość tej ścieżki, zresztą to jest szlak Greenvelo, 1500 metrów około. Kwota po przetargu 3 500 000 niespełna. Mamy 2,5 miliony z Ładu Polskiego, 2,5 miliona z Ładu Polskiego. W dniu wczorajszym był zarząd w Urzędzie Marszałkowskim. Jest ogromna przychylność zarządu i pana marszałka, żebyśmy się wkładem własnym podzielili, czyli po około 0,5 miliona złotych, i myślę, że taka umowa zostanie podpisana i inwestycja duża, ważna zostanie rozpoczęta niebawem, w ciągu 2-3 miesięcy. To ta inwestycja. Warto wspomnieć o inwestycji z rezerwy celowej ministra finansów. Jest to inwestycja budowy bloku wielorodzinnego komunalnego, która właściwie już jest finalizowana. W tej chwili rozpoczyna się okres odbiorów. 32 mieszkania z rezerwy celowej ponad 6 milionów złotych ministra finansów. Tutaj ogromne wyrazy podziękowania za życzliwość dla pana premiera Jacka Sasina, dla pana wojewody, senatora Grzegorza Biereckiego, czy posła na Sejm Dariusza Stefaniuka. Mieszkalnictwo komunalne w Terespolu odgrywa bardzo ważną rolę. Tak jak w niektórych samorządach wiejskich, tych mieszkań komunalnych praktycznie nie ma w ogóle. No u nas są. U nas są wielu już teraz mieszkańców Terespola, ale wcześniej nie. Chcąc zamieszkać w mieście tutaj przygranicznym, przybywało do Terespola, nie mieli mieszkań, więc poprzednie władze im te mieszkania w miarę możliwości były, te mieszkania były udostępniane. Niestety część tych mieszkań, pamiętam jeszcze wiek XIX albo początek wieku XX, bez specjalnych mediów i tak dalej, no nie? To nie te warunki. To ureguluje nam mieszkalnictwo komunalne. Wyburzymy wiele, może nie pustostanów, ale w tej chwili na przykład są to budynki, gdzie powinno mieszkać 5-6 rodzin, ale jedna, dlatego że powoli wykwaterowujemy, ponieważ te lokale nie nadają się do zamieszkania. I co najistotniejsze, to warto zaznaczyć, że dzięki temu, że przez na pewno te 10 lat praktycznie nie będziemy inwestować w ten budynek, bo on będzie nowy, z czynszów i ze sprzedaży działek, które pozostaną po wyburzeniu tych starych budynków komunalnych, spłacimy ten wkład nasz własny miasta około 1 miliona złotych. Czyli tak naprawdę mieszkańcy miasta z podatków nie dopłacą do tego budynku ani złotówki. Jest taki plan i on jest niezwykle realny. Kilka dni temu gościliśmy w Terespolu pana sekretarza stanu, ministra Arkadiusza Czartoryskiego, ministra sportu i turystyki. Jest ogromna potrzeba, tutaj spotkaliśmy się z wielką życzliwością pana ministra, jest ogromna potrzeba budowy obiektów sportowych na zewnątrz budynku, gdzie obecnie mieści się w dynamicznym tempie rozwijające się liceum akademickie. Mamy pełną infrastrukturę z funduszy rządowych, mamy remont tej szkoły, strzelnicę laserową z odrzutem, czyli praktycznie profesjonalną. Wyposażenie szkoły jest naprawdę... Wiele szkół mogłoby tylko i wyłącznie pozazdrościć, ale no niestety, tak jak hala sportowa jest, na zewnątrz nie ma boisk, gdzie młodzież mogłaby spokojnie, szczególnie w okresie wiosenno-letnio-jesiennym, spędzić miło czas, czy chociażby zajęcia wychowania fizycznego. Co tam jest planowane? Planowana jest tam bieżnia ze sztuczną nawierzchnią na 100 metrów, treningowa bieżnia ze sztuczną nawierzchnią, skocznie jakieś w dal, rzut kulą powiedzmy, przyrządy treningowe, siłowe. Czy będzie również odnowa boiska takiego małego do piłki nożnej? Wierzę głęboko, że również w bieżącym roku albo w 2024 ta inwestycja będzie realizowana w Terespolu. Nie mówię już o takich inwestycjach mniejszych, no, chociażby oświetlenie ulicy Polnej w całości, chociażby remont, przebudowa ulicy Akacjowej i jeszcze wiele parkingi inwestycji. Przy Janowskiej. Tak, parking przy Janowskiej, wydawać by się mogło, że to jest niewielka inwestycja, ale jakże potrzebna. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego w tej chwili
praktycznie trzecia zatoczka parkingowa jest finalizowana. Miałem wspomnieć właśnie, zapytać o tą wirtualną strzelnicę, bo to jedna z ostatnich inwestycji, która została oddana z wielkim hukiem, z wielkimi wystrzałami. Pan burmistrz wspomniał o tym, że znajduje się ona właśnie w akademickim liceum. Jak doszło do jej realizacji? Jak bardzo wspomoże naukę młodzieży w akademickim liceum? I czy będzie na przykład otwarta dla mieszkańców miasta Terespola? Tak, rozpocznę od końcówki pytania. Będzie otwarta dla mieszkańców Terespola, nie tylko, dla przyjezdnych też. Niebawem będzie można taką informację odczytać na stronach Liceum Akademickiego czy Urzędu Miasta. W tej chwili trwają rozmowy, w jakie dni będą mieszkańcy mogli przyjść i sobie potrenować, postrzelać z tej profesjonalnej strzelnicy laserowej. Jak doszło do założenia tej strzelnicy? No wcześniej mieliśmy taką strzelnicę, tylko że mniej profesjonalną. Liceum akademickie to przede wszystkim klasy o pewnych specjalizacjach, wojskowa klasa. Ministerstwo Obrony Narodowej objęło honorowym patronatem, jak też 18. Dywizja Zmechanizowana. Mamy klasy mundurowe, które podlegają pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Dodatkowo współpracujemy z armią, z 18. Dywizją. Jest organizacja proobronna na czele z panem Marcinem, prezesem Korowajem. Nazywa się ona Combat Alert. Współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej. I są to wszystkie te czynniki, które spowodowały, że przy napisaniu dobrego projektu Ministerstwo Obrony Narodowej zapewniło sfinansowanie tejże strzelnicy laserowej. Sam miałem przyjemność kilka minut potrenować. Powiem, fajna rzecz. To inwestycje samorządowe, inwestycje dofinansowane z budżetu państwa, ze środków unijnych, ze środków centralnych i projektów. Natomiast również Terespol ponownie w oku inwestorów indywidualnych. Panie burmistrzu, jak poszły rozmowy, na jakim etapie, czy w ogóle jest zainteresowanie budową nowych bloków, ale już tych deweloperskich? Ostatnio było spotkanie z jednym z inwestorów. Tak, jest to deweloper, gdzie działka została sprzedana, działka po starym przedszkolu, tutaj na rogu ulicy Rejmonta, Czerwonego Krzyża i Wojska Polskiego. W tej chwili jest wykonany projekt, bo na bieżąco rozmawiam z deweloperem i zależy nam na tym, żeby ten blok powstał, bo im więcej mieszkań, im więcej mieszkańców zamieszkuje w Terespolu, tym szybciej miasto się rozwija. W tej chwili powiem tak, jest duże zainteresowanie, natomiast deweloper czeka na kolejnych klientów i mam nadzieję, że niebawem rozpocznie się ta inwestycja. Ale to nie tylko ten deweloper, mamy również w planie, i to jest bardzo realne, właściwie kontynuujemy te prace, SIM, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, jest to propozycja, kolejna dobra rządu Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zostały zawiązane spółki. My jesteśmy razem z jedynym samorządem powiatu bielskiego, Międzyrzecem Podlaskim, w takiej spółce, gdzie jest 17 gmin. Tworzona jest w tej chwili koncepcja projektowa trzech budynków w Terespolu. Trzech budynków na 32 rodziny. Będą one się mieścić przy ulicy Wspólnej. Co najbardziej istotne, możliwość sfinansowania budowy takiego budynku to jest 60% środków, różnych środków, powiedzmy krajowych, rządowych. Już przekazaliśmy 2 miliony złotych, które otrzymaliśmy wcześniej od rządu Rzeczypospolitej Polskiej. No cóż, wydawać by się mogło, nawet jestem przekonany, bo w ślad za nami w tej chwili tego typu SIM-y są zawiązywane nawet w powiecie bialskim. Dobry pomysł, myślę, że niebawem mieszkańcy będą tam mieszkać. A co niezwykle istotne, to nie będzie mieszkanie komunalne ani socjalne, to będzie mieszkanie pod sprzedaż albo pod wynajem. To wszystko dla ciała, dla komunikacji, dla mieszkania w Terespolu, dla dobrego spędzenia tutaj życia, czasu, dni, ale również jest też i w tym roku coś dla ducha. Ponownie zapraszam na niedzielę w Terespolu, na inne wydarzenia, tym bardziej, że szykuje się w tym roku również wystrzałowo w Terespolu. Możemy już zdradzić pewne niuanse tych wszystkich imprezowych wydarzeń w Terespolu? Mało tego zdradzić, ja już serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, wszystkich gości i ci, którzy chcą przybyć do Terespola,
na 13 sierpnia. 13 sierpień, niedziela. W roku 22 było to wystrzałowe miasto, a teraz będzie Terespol wielokulturowym miastem. Czyli będzie można posłuchać piosenek, kultury, no, tych narodów, które żyły na ziemiach terespolskich. Mówię tutaj o narodzie romskim, ukraińskim, przecież i Niemcy byli, i Łemkowie, i Tatarzy. Poza tym będą również gwiazdy wieczoru. Będziemy mieli zespół Weekend, Roxana Węgiel czy Chyży. Wiele atrakcji na płycie boiska, poza płytą boiska. Warto przyjechać i mile spędzić czas w Terespolu. Myślę, że podobnie jak wzorem lat ubiegłych, zwrócimy się tutaj o honorowe patronaty do pana premiera Jacka Sasina, do pana marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, czy do pana Lecha Sprawki, wojewodę lubelskiego. No cóż, niby jeszcze dużo czasu, ale już serdecznie zapraszamy z serca. Na pewno państwo wyjedziecie zadowoleni z Terespola. To pierwsza rozmowa z panem burmistrzem. Panie burmistrzu, bądź pan pewny, że za 2-3 miesiące zjawimy się znowu i zobaczymy, jak postępują te prace, o których pan wspomniał, i być może kolejne imprezy, które w trakcie na pewno też będą jeszcze organizowane. Dziękuję ślicznie. Życzę wszystkim udanego roku i żebyśmy mogli się już niedługo spotkać w świecie, gdzie będzie panował pokój i nie będzie tej barbarzyńskiej wojny na Ukrainie.